Dzień dobry, witam już w drugim odcinku z tego wspaniałego biegania po rozpikselowanych przestworzach tej krainy, która chyba nie wiadomo jak się nazywa. Fantastycznych krainach, tak to jest napisane. Czyli to jest jakaś fantastyczna kraina. Jakbyście nie zauważyli, to ja te wszystkie odcinki sobie tak nagrywam, o, jeden po drugim. Dlatego na przykład na koniec poprzedniego było takie cięcie i na przykład wszystko się nagle skończyło. I na koniec tego będzie dokładnie to samo. Chyba że przyjdzie mi coś do głowy, to wtedy coś powiem. Ale póki co nie planuję. Jeżeli na przykład widzicie na ekranie, że pojawiają się jakieś takie czarne paski i tak dalej od czasu do czasu, to nie przejmujcie się, tak po prostu jest. O ja. Nie no, to jest jakiś hardcore, ja nie wiem czy ja dam radę to zrobić w ogóle. Powoli. Dobrze. No i się zesrało. Jeszcze raz, spróbujmy. Mam dwa życia tylko. To niezbyt dobrze. O Jezu. No, raz. Tutaj. Trzeba tak do krawędzi bardziej podejść. Udało się, ale to dopiero pierwszy most. Ciekawe co będzie dalej. Jak duże mam szanse, żeby w ogóle to przejść? Pewnie żadne. Ktoś mi trzasnął drzwiami gdzieś tam w tle. Dobra. Czy ja chcę chodzić po tych takich innych latających wysepkach? To są checkpointy niby do zebrania, ale czy warto? Czy warto ryzykować? Pójdźmy za strzałką. Ja tutaj zostawię checkpointa. W razie co. Warto było. Warto było. A, to jeszcze raz sobie zostawię checkpoint. Czy one się zużywają? Czy to jest tak, że ja mogę tylko jednego zostawić w... O ja! Ale gówno. Dawaj, dawaj. Dobrze. Przecież to jest tak daleko... To nie doskoczy. A, doskoczył jednak. Teraz tutaj. Ja! Kto to wymyślił w ogóle? To jest polska gra? Kto to napisał? Pełna polska wersja językowa. Tak tu jest napisane. No. Pudełko zawiera polską grę i instrukcję na płycie CD-ROM. Ulica Obornicka 11, Warszawa. Brzmi jak coś, co powstało w Polsce. Dobra, teraz ostrożnie. Tutaj ten pająk skacze. Tak, żeby się wyrobić tak, żeby on mnie nie dotknął. Teraz. I teraz, no, uderz go. Już myślałem. O, tam jest rękawica taka, ale to nie. Ja pójdę dalej. Orzeły tu latają jakieś i jaszczębie. Hop. To jest niby łatwy, to jest na łatwym poziomie gra, tak? No. O. Zrespił się znowu. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile to jest stresu po prostu, że to wszystko przeskoczyć. Szczególnie, że mam jedno życie jeszcze i nie mam w ogóle... O, dobra. Udało się. Do tej świni tutaj mogę iść tam w prawo do takiego pytajnika, który mi daje jakąś losową rzecz i tam na koniec do tego jeszcze. Ja się chyba nie nadaję do takich rzeczy. Tam są jakieś monety, życie można sobie zdobyć, ale nie. Ja chyba... Chciałem powiedzieć, że ja chyba po prostu pójdę dalej. Ej! Jestem w tym samym miejscu. A, to dlatego, że postawiłem tutaj checkpoint, to wszystko jasne. Dobra. Nie no, to jest jakiś hardcore po prostu. Ja sobie nie wyobrażam... Jak ja byłem w stanie przejść tą grę, mając te 8 lat. I co, teraz tam muszę iść, dobra. Tu, powoli, powoli, powoli. A może tego właśnie nie trzeba robić powoli, może trzeba tak po prostu...
jeden po drugim, byle szybciej i byle do celu. No. Dobra. Teraz tak, którym się tą rękawicę odpala? Skoro pod altem jest ten ogon, to jest pod kontrolem, to co, pod shiftem będzie rękawica? Nie, pod shiftem można się obrócić, tak. Nie wiem, dobra, nie będę ryzykował, bo jeszcze coś zrobię dziwnego i spadnę znowu. Na razie tam spróbuję przeskoczyć. I go po prostu rozwalić, nie... O, właśnie tak. Tam są jakieś monety? Nie, ja chcę na ten most już iść. Jak ja tam mam doskoczyć, co? To jest możliwe w ogóle? Ty, to było możliwe. Strasznie się te odległości wydają jakieś takie duże. Proszę tam przestać trzaskać tymi drzwiami. Dobra. Muszę zdobyć checkpointa jakiegoś. No. Dobra. Wbijamy do jakiejś jaskini, czy cokolwiek to jest. To są kraty. Czy te kraty się zamkną, jak ja przez nie przejdę? Chciałbym tylko tą monetę zdobyć najpierw. O, super. Shiftem się obracam, tak? W drugą stronę zupełnie. O 180 stopni się można obrócić. O, tak, to jest taka platforma, czy taka jakby coś takiego. Taka platforma, która jest taką dźwignią jednocześnie i taką windą. To otwiera po prostu rzeczy. Tam jest koniec poziomu, całe szczęście. Dobra. Jak mi się uda, to musicie zostawić lejka. Pamiętajcie, musicie. Bo jak nie, to nie wiem, co on zrobił właśnie. Dlaczego on się tak obrócił dziwnie? Dobra. 3, 2, 1, ready. Kawałek tutaj przejść, tak, troszeczkę bardziej na środek. No. Dobra. Ostatnie jeszcze. Teraz tam. Udało się. No to ten. Do następnego.